Ruszamy oczywiście ćwierćfinał Open Cup, edycja 118 europejska. W dolnym prawym rogu Gabriel Segat z teamu Mausports, a w górnym lewym rogu Mikołaj Lazor-Gnowski. No to wiadomo, X Komago, let's go. Na razie bez żadnych jakichś dziwnych podstępów, no ale mapa jest mała, więc powinna nam dostarczyć całkiem intensywnej rozgrywki. Nie mam 100% przekonania, czy oni grali ze sobą tydzień temu, czy to było dwa tygodnie temu, ale pamiętam, jak właśnie na tej mapie Lazer niestety został pokonany przez Hero Marina, ale za to na dwóch kolejnych był już troszeczkę lepszy i... No cóż, no kwestia tego, czy będzie dobrze oceniać w sumie walki, no i też oczywiście, czy ten początek mu się dobrze ułoży. Ale jest na pewno potencjał, bo ostatnio forma Lazera myślę, że troszeczkę urosła, no ale też zdarzają się takie nieprzyjemne potknięcia, jak na przykład wczoraj w meczu z Milky Cowem. Mieliśmy turniej kwalifikacyjny do King of Battles i właśnie Milky Cow był jakimś jednym wielkim geniuszem podczas tego starcia. No geniuszem, nie geniuszem, ale też miał bardzo zaskakujące taktyki, jak te proxraxy, potem wyciągnięcie SCV-ek i jakoś tak zmyliły Lazera na tej pierwszej mapie, że ją łatwo wygrał. Potem inne rzeczy się też działy. Mam nadzieję, że Mikołaj tam zerknął na replay, bo praktycznie zawsze jak przegra, to na chwilę tam właśnie patrzy i się wszystko tutaj polepszy, poprawi. Dobra, command center jest, supply depot jest. Ktoś mi zajumał 110 tysięcy kebabów Silence. Czy może rzuciłeś je, wiesz, na przewidywanie i przewidywanie się nie sprawdziło? Mogło tak być. Ale ja nawet nie miałbym jak to zrobić, nie mam dostępu do takich rzeczy. Reaper, jak widzimy, już wskakuje do bazy Elazera. No i jak zwykle takie pierwsze małe mikro. Dzisiaj Elazer trochę też tak ma, powiedzmy, że może minimalnie podniesioną poprzeczkę, bo robi transmisję ze swojej perspektywy u siebie na Twitchu. Dobra, jest oczywiście zauważona Hatchery. No tu się na razie raczej nic nie powinno zdarzyć. Hero Marine wybiera najbardziej klasyczne i bezpieczne... Znaczy może nie najbardziej... O! Aha. Żartowałem. Jednak nie. Jednak po trzeciej bazie i wydawałoby się zupełnie zwyczajnych Helionach mamy dostawione... No to. Czyli Ghost Academy. Akademia Duchów. No proszę. Helion Ghost Opening. Czy to będzie mocne na Elazera? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że może jednak... Znaczy, na pewno będzie zaskakujące, bo to chyba zawsze zaskakuje. Rzadkie jak wieloryby Wiśle zagranie, ale myślę, że przynajmniej trochę nam to uatrakcyjni początkowe etapy rozgrywki i rozwój. Dobra, małe rozstawianie Overlordów też, jak widzimy, ma miejsce. Swoją drogą, bardzo ładne to rozstawienie Lazera. Tutaj widzi, co się dzieje, tutaj widzi, co się dzieje środkiem. Tutaj też oczywiście dwa istotne Overlordy, no bo od prawej strony też teoretycznie właśnie jakieś Heliony mogłyby podjeżdżać. No i teraz, na szczęście, już się trochę bałem, czy Lazer zagra podobnie jak w meczu na amerykańskiego terena Vindicte, gdzie zagrał ponad 50 dron, bardzo szybko, nawet chyba 60 parę i to wszystko na jakichś 4 zerglingach. Teraz na szczęście nie zagrał w ten sposób, teraz ma tych zerglingów 14. No ale dobra, wchodzą ghosty. Lazer je chyba widział Overlordem, a przynajmniej mam taką nadzieję. No to działamy, a raczej Hero Marine będzie działać. No plan jest prosty, rzucać snajpy na królowe i je wszystkie tutaj niszczyć. O! Anulowane snajpy. Dobrze, dobrze. Znaczy dobrze, no. Musi przyjąć pewne straty Elazer. Na razie są to właśnie dwie królowe. Kontratak jeszcze zrobił Elazer. Tego nie zauważyłem i tego też Niemiec nie zauważył, a nawet jak zauważył, to i tak nie miał czym się bronić. O, to jest doskonałe. To jest piękne. 11 SCV zniszczonych. No, chirurgiczny atak Elazera. No i przewaga jest na razie po jego stronie, to na pewno.
Podoba mi się, że właśnie nie przedronował, tylko tak w pełni, pełen respekt wobec jednostek Hero Marina. Widziałem też, że Benignes był zagrany, dokładnie, już się ukończyła ta struktura, więc jeżeli to będą jakieś helbaty z Blue Flame'em, to na szczęście Laser ma odpowiedź. W ogóle Hero Marine gra mecha. Co tu się dzieje? Na takiej małej mapie Hero Marine jeszcze z mechem nie poznaje człowieka troszeczkę, ale może on liczył po prostu jak tutaj tymi Helionami i Ghostami wjedzie, to to już wręcz pokona Elazera, ale ku jego zdziwieniu defensywa jest naprawdę znakomita. Helbatów, dwa ghosty, Reaper, no i co najważniejsze, dużo Bane'ów, ale czy zdąży Laser? No niestety, kilka królowych zostanie wyciągniętych, posnajpował. Drony uciekają w słusznym kierunku, czyli na górę do ekspansji, gdzie miejmy nadzieję, że zaraz znowu będą zbierać surowce dla Lasera. No i wymiana. Świetna dla Lasera. Co tu dużo opowiadać, miazgunia. No nie stracił, żadnej drony nie stracił Laser. Boże, gdzie to zapisać? 11 kwietnia, do 7 minuty żadnej drony nie stracił. No pięknie. Oby tak dalej. Oczywiście też trochę trzeba było zainwestować w te defensywy, więc no może nie ma tak dużo dron, jak dałoby się mieć, ale to już lepiej tak zagrać. No doskonale, jeszcze te dwa Heliony może wyciągnie, a może i nie wyciągnie. I Mutaliski są kolejnym etapem. Pięknym etapem, ponieważ tutaj są co prawda dwa tory, ale one chyba nie mają jak rotować między bazami jakoś szybko i sprawnie. W ogóle Niemiec nie zrobił Starporta? O wow, no to Medivaca nie będzie. Nie poleci niczym, bo nie ma lotniska. No doskonale. Jak widzimy, Mutaliski co prawda dostają nie najgorsze obrażenia, ale no to tam w jednego Mutaliska to tak sobie może klikać. O Boże, nie, ale już dwa tory to trochę za dużo. Troszeczkę respektu musi nabrać się Laser. No nie no, dobra, tak mówiłem, że te tory może się nie sprawdzą, ale je dobrze poustawiał Hero Marine. Ten tutaj wspiera i przy okazji będzie zabezpieczać pierwszą bazę, już też w drodze turety. Ale Laser spróbuje kolejnego nalotu. No i na szczęście na torach dość wolna reakcja. Laser póki co myślę, że dość komfortowo prowadzi, tylko że no trzeba będzie zadać teraz, miejmy nadzieję, jakiś mocny cios. To jest trochę dziwne, że mamy cyklony, a nie siege tanki, bo zazwyczaj właśnie zergowie mogą teraz, znaczy może nie teraz, ale za chwilę wjechać bardzo dużym atakiem. No i właśnie siege tanki się tutaj bardzo przydają, a cyklony no też nie są niby złe, ale dużo słabsze w takiej obronie, mam wrażenie. Trzy Bane'y, Roach'e. No i działamy. O, wow. No to podziałał. 9 Mutalisków straconych. No lepiej już powoli chyba się z tych Mutalisków taktycznie wycofywać. Zrobił do nich jedno ulepszenie Laser, ale jak widzimy, ich era już się zakończyła. Dopiero teraz Siege Tanki gra Hero Marine. Ale to dopiero to może być nawet w miarę w czas. O, dobrze, Bane'y. No ale właśnie jeszcze nie mają prędkości. Próbuje się w to wszystko wlać Laser. Szybkość na karakanach akurat jest opracowana. Ładnie. Boże, czemu Hero Marine tak wolno? Tak jakby stanął i nie chce za bardzo kontrolować swojego wojska. Może nie chciał zostawić takich osamotnionych torów. No i teraz chyba właśnie już widać, jak ładnie ta przewaga Lasera procentuje. Można spokojnie jeszcze trochę dużo, nawet, no i wiem, a jak nie wszystkie SCV rozwalić w naturalu. Wow, myślałem, że kilka ich zniszczy. No i do tego świeże muły, też do wzięcia. Może i cyklony zagarnie Laser. Dobra, nie było źle. Zaraz kilka Mutalisków w sumie może się skupić na Siege Tanku albo dwóch.
O, jest naprawdę pięknie. Wielka fala Elazera zaraz znowu tutaj przyjdzie, no bo w produkcji 20 karakanów, część już idzie przez mapę, do tego pojedyncze zerglingi, które mają na siebie ściągać te lokony cyklonów, może jakieś strzały z tanków. No jest fantastycznie. No pierwsza mapa zadziwiająco łatwa dla Elazera, mam wrażenie. Super, super. No ale też nietypowy build Hero Marina, taki, nie powiem, że słaby, ale na pewno jego skuteczność nie była największa. Nie zaskoczył Elazera. Czekamy w zasadzie na poddanie się. Szkoda, że teraz nie ma tych mutalisków kilku, czy jakiegoś Overseera, żeby dać wizję, bo wtedy Ravagery może rzuciłyby swoje pociski. No jeszcze żyje Hero Marine. Elazer spamuje wojsko. Infestation Pit, podoba mi się ten spokój i opanowanie Elazera, ten brak takiej absolutnej desperacji. On po prostu atakuje, bo wie, że to ma sens, a nie dlatego, że mój Boże, muszę szybko wygrać. No i jak widzimy, dwa siege tanki do wzięcia. Tak jest, dobrze, 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 bardzo dobrze. Szybkie, przyjemne zwycięstwo, a teraz druga mapa. Lazer oczywiście niebieski, niemiec czerwony. No i dużo większa mapa Glittering Ashes, więc podejrzewam, że w zasadzie ta mapa chyba jest trochę sensowniejsza pod mecha, no ale to jeszcze może zależy, jakiego rodzaju mech. Czasami też może i na mniejszej mapie taki Battle Mech Helion Cyklon byłby w sumie spoko. No tak, myślę, że zupełnie inaczej wyglądałaby ta poprzednia mapa, gdyby Elazer dostał mocne obrażenia ekonomiczne od tego pierwszego pusha. Dużo, dużo inaczej by to się prezentowało. No ale dobra, dobra, cieszy mnie, bo naprawdę wczoraj były takie gry, gdzie Elazer tracił zaskakująco dużo dronek od początkowych ataków. No w sumie to też było na Protossów, to też inaczej, ale no dzisiaj jakoś tak gra przytomniej, gra lepiej. No i aby tak pozostało, nawet może do samego końca turnieju. Overlord już gdzieś tutaj leci na prawą stronę mapy, do narożnika czerwonego. No, Hero Marine chyba nawet nie zrobi zwiadu SCV-ką. Nawet ten detal pominie. No jest mała, a chyba że zostanie Reaperem, ewentualnie po prostu zaryzykuje to, że Elazer nie zaczął tak wcześnie od Lingów. Też tak może być. Jak idzie Rudemu na Raynora, jak tam Uthermal się miewa? No spróbujmy zobaczyć, bo może już jest jakaś informacja. No, dalej walczą u mnie. Nie oglądam tej rozgrywki, może jest na jakimś streamie. No wiemy natomiast, że zwycięzca tego meczu zagra na Showtime'a. To jest akurat pewne. Szybko idzie dzisiaj ten turniej. Nawet bardzo szybko. Roszada na budynkach, Command Center, Starport, koszary też mają chyba gdzieś tutaj wylądować. Spoglądam na plany Hero Marina, ale widać, że tym razem się wycofał z tego lekko szalonego pomysłu, żeby grać jakieś właśnie ghosty. Teraz mamy absolutną klasykę. No i to może jeszcze... Oha! Okej. Okay. Jakoś tak inaczej gra Hero Marine dziś, nie? Pamiętam, że wczoraj Niemiec nie brał udziału w kwalifikacjach do turnieju King of Battles, bo się podobno gorzej czuł, jakoś słabiej. Nie grał wcale. Dzisiaj gra w Open Cupie. No i na pierwszej mapie mech, to już jest trochę dziwne. Teraz na drugiej mapie będzie to Battle Cruiser Rush. Ewentualnie jakieś dziwne liberatory z zasięgiem, też się może zdarzyć, ale wątpię. Skoro zagrał tutaj tych laba, to raczej Battle Cruiser to powinien być grany. No dobra, Hero Marine eksperymentuje. Może taki ma dzień, może taki ma turniej, może tutaj na luzie po prostu podchodzi do całego wydarzenia.
Albo już tak zagrał, bo ile można leżeć w łóżku. Ile się można kurować. Battlecruiser już właśnie, jak widzimy, zakolejkowany. Zanim można oczywiście dodać jeszcze Yamato. No, potańczyli, popatrzyli i można się wycofywać. Szkoda, że laser tutaj się może właśnie na górę nie próbował wpakować. Znaczy też nie zakładam, że Hiromarin by nie podniósł Supply Depota, ale jednak no widzisz... Widzisz Starporta, który pracuje, nic tutaj nie wylatuje. Może by to już była jakaś wstępna informacja. Lazar na szczęście robi na ślepo Sporcrawlery. Bardzo dobra decyzja, no bo też mogłyby to być jakieś na przykład Banshee wylatujące bokiem mapy i wlatujące do niego za jakiś czas. No i zamiast mecha powraca do tego, co jest w jego rękach chyba najskuteczniejsze, czyli piechota. Słychać teleportację do naturala. Laser jest całkiem dobrze przygotowany. Może jedną dronę tutaj straci. A może i nie. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, by tak dalej. Nie był widoczny Spire, ale akurat no, jego obecność jest też niemalże pewna, jeżeli jest Battlecruiser. Z tym, że to będzie tylko jeden Battlecruiser. To też jest ważna sprawa. Więc też nie można przesadzić z liczbą koruptorów. Ja mam wrażenie, że w ogóle w takiej sytuacji może nawet jakiś jeszcze większy sens ma zagranie dużej liczby mutalisków z perspektywy Elazera, no ale to wiadomo. Jego decyzja. On lubi grać ostatnimi czasy mutaliski. O tym mi mówił, gdy się spotkaliśmy po Mistrzostwach Świata, że raczej teraz będzie tak próbował grać trochę milej dla oka może dynamiczniej po prostu. Żwawiej, nawet jeżeli to nie jest najlepszy możliwy styl teoretycznie do walki. To chcę trochę pomutaliskować, grać właśnie aktywnie, no bo przecież... też trzeba mieć trochę takiej może też przyjemności z gry. Live Chamber za tym wszystkim. W tej mapie cały czas jest ten błąd, że przez te kryształy można przejeżdżać. Chyba, że tak miało być, ale tutaj da się zakopać minę i wtedy ona jest taka trochę niewidzialna. Wychodzi całkiem duża banda marinów. No spokojnie, laser zabezpieczył się na wszystko. Tutaj jak widać już nic tak, nic złego się nie wydarzy. O, mutaliski prawie złapały Medivaca. No i właśnie podoba mi się ten mutaliskowy wybór. Wielu by zagrało coś innego. W tym momencie słyszę, że Battlecruiser gdzieś się przeteleportował do trzeciej bazy. Myślałem, że do drugiej poleci i będzie tutaj takim statycznym turytem, no bo... O, wow! Okej. Okay. Dwie miny ukrył Hiromarin. Ej, ale i tak 8 SCV zostało wyszarpanych, to nawet spoko. Łącznie aż 4 mutaliski pękły. No tutaj chyba spróbuję je złapać Hiromarin, ale czujny laser trzyma je przy krawędzi. Nic złego się nie stanie, nie ma błędu. No i może mała szansa w tych Bane'ach. Dwa chociaż powinny się doturlać, dokładnie. Dobrze, naprawdę dobrze. Łącznie 13 jest... Czemu tu jest 13, a tu 18 jest CV straconych? Oho. Oho. No to w końcu... Nie mam pojęcia ile. Ile on ich zniszczył. Dzisiaj StarCraft wariuje, chociaż już niby działa prawidłowo. No, działamy. Dużo marinów. Trzeba też oczywiście banningi przygotować do defensywy. Hiromarin ewidentnie też poczuł presję. Skoro wchodzi tak głęboko i tak agresywnie. Ale dobra, niezłe te pierwsze eksplozje. Miny ściągnięte przez... O, teraz jeszcze Overseer przyabsorbował minę i to bardzo dobrze, bo jeszcze mariny oberwały. Świetnie. Bardzo dobra obrona Elazera. Jeszcze Battlecruiser jest do rozwalenia. Chociaż on ma tactical jumpa, no ale... Może się zagapi Niemiec, a może i nie, już właśnie go przeteleportował. Ale to naprawdę było w porządku. Laser dobrze zagrał, chociaż pędził się w supply blocka, bo tu tam chyba jakieś overlordy pękały. No mimo wszystko 100 dron. Potężna gospodarka polskiego zawodnika. Wygląda to co najmniej dobrze. A tu jeszcze jedna mina została. Dobrze, pamiętał o ulepszeniach Laser, chociaż o mutaliskach trochę zapomniał.
Spire też tutaj powinno robić te ulepszenia. W ogóle bardzo fajnie, że też zrobił to wszystko koło siebie, bo dzięki temu może częściej spojrzy i częściej kliknie. I w dodatku, jak robi injecta na naturalu, no to właśnie powinien zwrócić uwagę na to, że tego ulepszenia tutaj nie ma. Teraz może... A nie, nie aktywuję. Mina tutaj wyczyszczona w trzeciej bazie polskiego gracza. No i na razie jeszcze się musi jakoś uformować, przygotować do kolejnych nalotów. Kolejne overseery widzę, że są grane. I kolejna baza. Już więcej drony laser niby nie potrzebuje, ale 103 lepiej wygląda niż 100. Można. Jest ulepszenie do mutalisku zakolejkowane. W wiecznym przygotowaniu o laser, być może to już, to już jest chyba ta chwila, kiedy się tak ostatecznie dozbroił. Oho, rozwalenie miny kosztem chyba dwóch motalisków. No solidnie wygląda kompozycja Hero Marina, ale na pewno gdzieś jakąś lukę laser może dostrzec. Na przykład w pierwszej bazie same turety, ale nie chcę z nimi jeszcze się awanturować, Mikołaj. Zobaczmy, jak te Bane'y. No, szału nie było. Nie najgorsza mina niestety. No ale działamy, działamy Bane'ami. O, nawet SCV-ki popękają. Ładnie. No to zagrał nieźle laser. Tylko teraz pamiętajmy, że Niemiec zapewne zrobi rychłą kontrę. Nie będzie się zastanawiać, czy atakować, czy nie, tylko cała naprzód. I dlatego teraz laser musi tutaj zrobić jak najwięcej banelingów. Dokładnie. Już morfuje 26 z nich. Kolejnych 70 zerglingów zaraz wyskoczy z jajek lasera. No i ta haczerka jest na pewno do oddania. Rezygnuje z niej natychmiast Polak. Dobrze, bo teraz 2-2 wskoczyło, więc nie będzie bitwy z jakimś deficytem. Kontratakować nie powinien laser z zerglingami, ale mutaliskami jak najbardziej. Świetnie, bo jeszcze bardziej uszczupli gospodarkę swojego przeciwnika. No i teraz Bane'y. Was nadzieja. Trochę za dużo tutaj zerglingów może nawet. Chociaż w sumie nie, dobrze. Ta proporcja jest taka akuratna, bym może rzekł. Chociaż nie, jeszcze troszeczkę Bane'ów. No i zerglingi w produkcji. Kontratak mutaliskowy spowodował, że limit, znaczy nie limit, tylko wydobycie Hero Marina spada mocno w dół. Laser prawie 4000, a mi tutaj Hero Marine 1300. SCV wyciągnięte do ataku. Tor będzie reperowany ekspresowo, ale Bane'y jeszcze mają coś do powiedzenia. Te Mariny trzeba wyczyścić i znowu wchodzi kolejnymi jednostkami po rampie Niemiec. No, laser, spokojnie. Grajmy na czas. Mamy czas. Mutaliski rozwaliły trzecią bazę przeciwnika, one chyba też powinny wrócić do obrony. Hero Marine wjeżdża w te Bane'y, które niestety, ale chyba się nie ukończą, chociaż nie wszystko jeszcze na pewno stracone. SCV-ki atakują, no dobra, wchodzimy. Tak jest, te notory są pewnym problemem. Może na tych SCV-kach się laser rozbija, nie wiem, czy to też dobry pomysł był do końca. Baneling Nest jest do rozwalenia, natychmiast namierza go Hero Marine, bo z Bane'ami pewnie będzie mieć największy problem. Czy wygrał, czy przegrał laser? Chyba jeszcze potrzebnych kilka dobrych eksplozji, dlatego podnosi swoje jednostki Hero Marine. Mutaliski na szczęście powróciły. Walczą z Battlecruiserem. Wyczyszczony Niemiec i chyba się udało. 2-0 dla lasera. No ciężka to była obrona. Ale siadło. Nawet dron nie trzeba było wyciągać. A zrobił ich ponad 100. Tak, nie rozdrabnia się laser. Fajnie, siadło.